Cześć moi drodzy, ja jestem Mateusz, witam w kolejnym odcinku gry Game Dev Tycoon. Halo, startujemy moi drodzy. Kolejne zadania. Tak, dokładnie, tak, mam za cicho mikrofon. Mam za cicho mikrofon, tak, mam za cicho mikrofon, dobra, już się słyszę. O właśnie, tak a propos, mówiliście, że mam kupić sobie duże, to sobie kupię duże stoisko. A co, półtorej bańki. Dobra, historia. Co mamy? Halo nam ostatnio tutaj pykło ładnie. Wcześniej był Okami. Simsy dwójka niekoniecznie. Ale muszę strzelić jakąś fifkę. Transport firma Mass Effecty. Serio jedynkę tylko zrobiłem Mass Effecta? Nie, jest dwójka. To może trójeczkę dziobniemy sobie. O, dobry pomysł. Zrobimy sobie trójeczkę. Dużą dla wszystkich to będzie pum 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 science fiction. Rypyki przygodowe. Na pecety i na play systemy. No i dobra, dobra. Mamy 500 baniek, robi nam się własny konwent, opracowywujemy. Potem sobie ewentualnie strzelimy jeszcze jeden achievement, który mamy. I do tego, moi drodzy, konsolka potem wpadnie własna, tak mi się wydaje. Tymczasem robimy sobie RPG. Dobra, burza za oknem. Silnik niekoniecznie mówicie, tak? Co to mamy w silniku? Halo, silnik. Niech będzie zapis, tylko tam zabić nie będzie. Nie renderowany niekoniecznie. Opowieść 96%. Jakbyśmy z rozgrywki zleźli. O. Satysfakcja większa niekoniecznie, czy w komin niekoniecznie, dobra. To lećmy tak. Opowieści to design by mi był potrzebny. 300-700. Bardzo proszę, design. Rozgrywka i silnik to technologia. To ja sobie mogę nawet dziabnąć. Tu mam technologię taką. A nie, będzie tak. Mogę ewentualnie podnieść sobie to opłaty na dwie bańki, na badanka. Dział badań i rozwoju. Tu mam jeszcze plus o, konwent Mass Effect 3. 300 tysięcy, pół miliona, 700, 800, 900, milion, półtora miliona, 1 600 000. Najlepszy. Czyli wystarczy przekroczyć magiczną barierę miliona i tyle. Zgadzam się. Rozgrywka czy dialogi, moi drodzy? Myślę, że dialogi. Zgadzają się bardzo dobrze. Czy mogę podnieść tutaj na ten wydatki? Mogę, podniosę sobie na dwie banieczki, co? Podniosę dwie bańki. Stać nas. Dobra. Tak, inteligencja mogę zjechać sobie na dół. Dialogi. Kurde, z tym designem to ja bym sobie podmienił gościa. Uf, mordę. Mam jeszcze 400, Artur. Nie będzie tutaj. Dialogi, prosty język ciała mogę dorzucić. Sztuczną to niekoniecznie. Easter eggi dam radę. Podbić easter eggi. Tutaj tak, a nie dam rady podbić easter eggów. Znaczy easter eggów, minigierek. Easter eggi mogą zostać. Damy tak, burza za oknem. Ja sobie nagrywam. Mam nadzieję, że nie pieprznie mi. Haha. Dobra, konwent się robi. Mamy rok 33, czyli de facto zostało nam 2 lata rozgrywki, ale myślę, że pogramy sobie ciut dłużej. Kilka z osób to o tym mówiło, żeby tutaj pograć dłużej.
teleskopowego 3D nie będziemy tutaj walić. Bo po co? Otwarty świat niekoniecznie. Grafika jest na minimum, tak? Ale to mogę ewentualnie dźwięki podbić. Nie mogę dźwięków podbić. Mam podstawową i ścieżkę dźwiękową. A patrzcie ich. O, teraz. Tylko nie wiem, czy tak powinno być. No dobra, damy radę. Ewentualnie dupimy. Taki jest, własny konwent. Co teraz? Projekt kolejny. To jest jakoś sezonowo robione, czy co? MMO, AAA, 2000. MMO se stworzymy, co? Stworzymy sobie własne MMO. I sobie wypuścimy MMO-ska później. Damy sobie wykoksaną jeszcze oczywiście konsoletę. Niestety PC to coś już wynalazł. Mamy też własny sklep. Grid chyba się nazywał. No, proszę patchować. Ja się muszę trochę w designie moją postać podłapać. Moje dzieci trochę brakowało. No, jeszcze wskoczyły. 700 i 500, kurde. Czwóreczka zanim wycofana, ciekawe. Dobra, mamy tutaj 3D grafikę i tyle. Dobra, to ja sobie pójdę na szkolenie z zakresu designu. Ty mi stworzysz tutaj, szkolić się możesz też. Mogę ewentualnie wyszkolić? Nie mogę. Dodatkowo, maksymalnie poziom trzeci. Niekoniecznie wiem, co to jest. To jest technologia, bardzo proszę. To jest twój raport. Tu możesz się szkolić. Daj coś wybadać. O, dobra. No, dycha, dycha. Ajajaj, nie ma dychy. Kurde, zawsze. A piękna, dwóch dziadów, co za dziady. Jest bańka w pierwszym tygodniu, dwie bańki w pierwszym tygodniu. A ranking 7 tylko, och ty mordę. To ktoś sprzedaje lepiej. No nieźle. Mogę coś? Nie. Stówę muszę mieć. Ej Boże. Oh yeah. Super poparcie. Bardzo, no tak mi się zdawało, że rozgrywka to jest bardzo ważny czynnik. Co tam i ktoś to... Nie teraz Przemysł, kurde. 5 gier za 500 000. Przemysł chyba dostał przycisk. Dokładnie tak, dostałem zdjęcie. Przemysł ma przycisk. Gratulacje Przemysł za przycisk. I tak tego nigdy nie obejrzysz, a możesz mi napisać, że mu pogratulowałem. Gratulacje jeszcze raz, super wynik. 5 gier za 500 000, to gra za 500 000, o kurde. Niesamowite osiągnięcie. No i dobra, ty też chcesz iść, no i dobrze, iść na urlop. To mamy, pobawmy się, stwórzmy konsolę, moi drodzy. Mamy wersje takie, zobaczmy. Albo nie, moi drodzy. Zobaczmy sobie wersję. Mamy wersję taką, konsolę wybierzecie wy w komentarzach pod tym filmem, żeby sobie nabić komentarze jakieś mądrzejsze, a nie tylko pierwszy. Także wymyślcie mi nazwę konsoli. Do tego wersję mamy pierwszą taką, druga wygląda tak, tak wygląda trzecia, zielona. W sumie ja bym jej osobiście nie wybrał, ale wersja czwarta już jest pionowa. Dobra, piąta niebieska i czerwona. Pomarańczowa, szósta. Tak, czy wybierzcie rodzaj konsoli, nazwę konsoli i będziemy potem tworzyć własne konsoletki. Czy ktoś mi puka? Nie te, kurde!
Tak, tak to jest, tak to jest. Normalnie nie da się. Kaj to jest. Proszę mi znajomych wykeknąć. Gdzie to jest? Poblokuję wszystkich, cholerę. Poblokuję ich, zobaczycie. Dobra, 700 baniek mamy już. Kurde, panie. Kolejni na urlop. Dobrze, wyślemy ich na urlop. Po dużej grze chcą na urlop, a my sobie może stworzymy. Tak, skoro mamy piątkę, czwórkę. Zlecenie, czy wydawcę? Dużą grę, a może jakąś średnią, a może małą grę ktoś chce. Średnia, bardzo proszę. Dowolny temat, przygodówka, ewolucja, RPG. A może sobie zrobimy tutaj średnią? Może sam zrobię średnią, albo taką małą? Kurde mać! No nie dadzą. Dobra, spróbmy czegoś, czego jeszcze nie robiliśmy. Zobaczymy, mamy lochy. Polityka, myślę, symulacja będzie świetnym połączeniem. Na pecety. Czy ja jeszcze tego nie robiłem przypadkiem? Czy ja jeszcze czegoś takiego nie robiłem? Dobra, mamy Mass Effecty, Euro Truck, Transport Fever, Cities, Dirty, nie, to niecznie, Zelda. Jest polityka, co to mamy? Polityka, symulacja, to już miałem, to coś nowego, stwórz nową grę. Coś nowego, mamy już tutaj politykę, było filmy, UFO, samoloty. Mama. Historia alternatywna i do tego może akcja. Spróbujmy tak, średnią. Jakby to nazwać? Historia alternatywna. Dobra, zrobimy sobie osiągnięcie, moi drodzy. Tak trzeba nazwać grę. Przestańcie do mnie, kurde, pisać, jak nagrywam. Ja nikomu nie piszę, jak nagrywam. Czemu tak to jest, mój Boże święty? Kurde mać, nie umiem ocenić. Proszę się nauczyć edytować post na YouTubach, kurde. Dobra, opowieści niekoniecznie, to możemy sobie liniówkę dać człowieku w sumie. No czemu by nie? Za to w silniku dużo rzeczy. Modyfikacje damy, może posłuchamy tworzenie wideo. Rozgrywka za dużo, tak? Akcja. Mogę dać tak, ewentualnie coś wyłączyć. Może coś wyłączyć. Obec rozwoju postaci. Większą satysfakcją. I voilà. No lećmy. Dwójka na urlopie, mnie to nie przeszkadza. Robimy sobie małą średniawkę. O, nasz własny konwent zaraz się rozpocznie. Nie odczytałem, kurde, przeklikłem. 15 milionów, jestem za 20, super. Inteligencja, tutaj dialogi niekoniecznie, tu damy sobie może ewentualnie lepsze dialogi, tylko. Minigry, kurde, to zaraz mi zezrę. Za dużo. No tu nie mam za dużo, tylko edytor poziomów i tyle w sumie. A czy iste regi, no myślę, środowiska. To chyba muszę AAA odblokować, żeby to jakoś lepiej dosunąć takie, wiecie, pakieciki. O, konwent firmy Atru Factory, kurde. Ile przylezie ludzi? Och, 1 600 000, ale ciemno. Tak jest. I co już? Czyli dobra, konwenty są takie, jakby z tego co zauważyłem, dość... Trzeba je co chwila, wiecie, badać.
Nie, czy niepotrzebne jest tutaj stereoskopowe? No dajmy na to. Ścieżka dźwiękowa, przestrzenny damy może ewentualnie. Ze ścieżką niekoniecznie przestrzenny sam. Proszę zjechać. Pyk świata niekoniecznie. Ta ekonomia niepotrzebna, programie niepotrzebna, cykl dzienny. Nie mam zielonego pojęcia, jak to jest z rozbudowanym tłem fabularnym. Ale zostawmy sobie tak. Ciobom. Średniawka, żeby czas zabić, wiecie o co chodzi. Pracujemy nad grą MMO. No, wiecie, chodzi o punkciki, żeby się podszkolić, coś wynaleźć nowego. 223 punkty badań, super. No 2,5 miliona płacimy miesięcznie, nie jest dużo. Przy zarobkach, przy dochodzie, znaczy przy tym, przy majątku średnio 700 milionów. Muszę zapoczować. A M-Bog zostanie wycofany, czyżby Scorpio wpadło? Zapowiedziane teraz na E3. Silnik, nowy poziom, super, przejściada nowy poziom, dźwięki i jeden gość, dobra. Ale nie wiem, czy zobaczyliście, czy śledziliście teraz E3, w każdym razie straszna kupa. Masowana fizyka, straszna kupa, powiem wam. Jak moje gry. Jedynym takim, wiecie, takim wow, to było Metro. Exodus, naprawdę. Poza tym takie... Nie wiem, czy też mieliście takie skojarzenia w każdym bądź razie. Ja odniosłem wrażenie, że tegoroczne E3, poza właśnie tym Metro, to jakieś takie mech. Co my tam mamy? Kooperacja, ścieżka dźwiękowa, wykonanie... Na cholerę mi ta orkiestra jest, to nie wiem, gwiazdowski dubbing, mech. Język ciała, samoucząca się SI, fizyka, rozbudowana opowieść, niech będzie. Zaraz nam pyknie tutaj do setki kolejne. Proszę pykać dokładnie tym i zrobisz tutaj kolejne badania na temat zbudowany język ciała 150, fizykę zaawansowaną i zrobisz. 500 tysięcy, no nie jest to, to średnia, jak w sumie to wiecie. Jednak istnieje pewien ryzyko, trzeba będzie zapisać ryzykowany silnik. Ty silnik na MMO. Jeden z twoich pracowników będzie musiał ukończyć badania nad wsparciem gier MMO. Po stworzeniu silnika będziemy mogli zacząć pracować nad grami. Zachowa jednak ostrość na to, że aby MMO musisz dobrać odpowiedni temat i gatunek. Wsparcie dla MMO. Aha, mogę cię jakoś wyszkolić na ten MMO, czy... przyspieszenie? Niekoniecznie. Ty w mordę jeżdżę. No dobra, robimy kolejne tutaj badania. Dobra, kolejne badania, moi drodzy, kolejny projekt. Konwent możemy stworzyć. Stwórzmy konwent. Dobra, stwórzmy sobie konwent na szybko. To raz, dwa poleci. Świetne połączenie, bardzo ważny czynnik, super. Dobra, konwent się tworzy. Potem sobie stworzymy, jeszcze tam było... Coś tam było jeszcze coś tam było jeszcze do wybadania. Zaawansowana fizyka, dobra. V4 mamy, coś jeszcze, po prostu nie. Zbudowana opowieść. Zaawansowaną fizykę mamy. No i niekoniecznie, dynamiczny świat. Dźwięków nic. Ewentualnie trzy rzeczy byśmy dorzucili. Ja bym jeszcze chwilę poczekał, byśmy sobie dorzucili właśnie to wsparcie MMO na nowy silnik. I samouczącą się SI, to proszę mieć 300 punktów. To trzeba trochę potworzyć. Ale dziwne, że nie dostałem... Nie dostałem achievementa. Dziwne, no ale nic. No, to mi się sprzedaje. Co ja mogę tu jeszcze zrobić dzisiaj? Możemy popatrzeć, jak się konwent tworzy.
Hero Citizen. No nie wiem, czemu dostałem szmotek. Ale fajnie to wygląda. Motion capture jest, mamy wielką tablicę. Za 30 bajek, nieźle. Mamy jakieś turbo komputery. I tutaj designerów. Super. I teraz możemy stworzyć projekt kolejny. Gry AAA. Udowodniliśmy, że potrafimy tworzyć duże gry, może spróbujemy stworzyć grę tak obszerną i tak świetną jakościowo, że będzie trzeba wymyślić dla niej specjalną kategorię, co? Na początek może zapożyczmy termin z sektora finansowego, potrójne A. Lub sensu filmowego, mega hit. Dobrze, mamy 2000 punktów. Cóż, moi drodzy, tyle w tym odcinku, także moi drodzy, dzięki za uwagę, zostawcie łapkę, górę, dół, komentarz i subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, cześć!